Adam Naruszewicz, Dwa drzewa. Dwa drzewa niedaleko miasta Babilony urosły na gościńcu z tej i z owej strony. Jedno wierzch w niebo rosło, a na rozłożystych gałęziach pomarańczy gwałt miało złocistych. Cóż, kiedy je tak wzniosła zazdrosna natura, że się ni palców, ani lękały kosztura. Drugie, karlikowate, ale bez zawiści. Kto tylko chciał, słodkie mu dawało korzyści. Nie trzeba było kijów, ni kamieni znaszać. Samo się chyląc, zdało pielgrzymów zapraszać. Na cóż to wyszło obu? Każdy się umyka od hardego, a idzie chętnie do karlika. Mówiąc, że tamto tylko oczy łudzi marnie, a z tego człek do brzucha i w kieszeń nagarnie. Października 1733 roku w rodzinie średniozamożnej szlachty na Polesiu przyszedł na świat Adam Stanisław Tadeusz Naruszewicz. Adam miał liczne rodzeństwo. Wczesne dzieciństwo spędził w domu rodzinnym na ziemi pińskiej. Gdy został osierocony przez rodziców, trafił pod opiekę krewnych. Naukę rozpoczął w kolegium jezuickim w Pińsku, które ukończył mając 15 lat, co świadczy o dużych zdolnościach i pracowitości młodego Adama. Wstąpił do nowicjatu jezuitów. Przełożeni, dostrzegając zdolności, skierowali go do Akademii Wileńskiej na studia filozoficzne, gdzie poznał wybitnych profesorów. Kanclerz litewski, książę Czartoryski, wspierał finansowo dalszą naukę Adama. Dzięki niemu podjął zagraniczne studia teologiczne w Lyonie. Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 29 lat. Przerwę w studiach wykorzystał, aby zwiedzać Hiszpanię, Niemcy, Włochy. Po powrocie do kraju był wykładowcą historii, geografii, retoryki w warszawskim Collegium Nobilium oraz Szkole Rycerskiej. Naruszewicz utrzymywał bliskie kontakty z księciem Czartoryskim, dzięki któremu poznał króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Naruszewicz to zdecydowany monarchista, który dobro ojczyzny wiąże z władzą oświeconego i wykształconego władcy. Kontakty z królem stały się bliskie. Naruszewicz był uczestnikiem obiadów czwartkowych. Wkrótce zaczął pełnić funkcję doradcy do spraw historycznych, przyjaciela, kronikarza królewskiego. Naruszewicz towarzyszył królowi w czasie podróży. W sierpniu 1784 roku wyruszyli na Sejm do Grodna. Nie była to zwykła podróż. Król z dworem przemierzył ponad 1000 kilometrów, odwiedzając 50 dworów szlacheckich. Trasa prowadziła przez Węgrów, Sokołów. W Białowieży zatrzymali się na 3 dni, podczas których odbyło się polowanie na żubry i niedźwiedzie. W obławie na zwierzęta
Brało udział 2500 okolicznych chłopów. Las był specjalnie grodzony, drogi wyrównane. Adam Naruszewicz, jako towarzysz króla, prowadził dokładny zapis dzienny podróży. Opisał również podróż króla na Ukrainę. Jak pisał, relacje z podróży pisze dla potomności, która w drobniejszych nawet okolicznościach spraw ludzi znakomitych smakować umie. Naruszewicz należał wówczas do czołowych postaci. Doznawał szacunku i czci wśród wyższych sfer. Zdolności, talenty, gruntowne wykształcenie przyniosły mu sławę, choć o nią nie zabiegał. Był człowiekiem skromnym i wdzięcznym. W osobowości Naruszewicza było coś, co budziło głęboki szacunek. Szlachetność w spojrzeniu i całej fizjonomii, ruchach, gestach, zachowaniu. Strój zaniedbany, nawet w obecności króla. O ile króla Stanisława otaczał urok tronu, to biskupa Adama urok głębokiej nauki. Adam Naruszewicz, obraz. Być zawsze prawu cudzemu poddanym. Nigdy swych myśli, nigdy chęci panem. To obiecywać, co wykonać trudno. Zawsze się karmić nadzieją obłudną. Strzec pilnie, czego ustrzec niepodobna. Śmiać się w gromadzie, a wzdychać z osobna. Nie mieć ulżenia w serdecznym uścisku. Z lichwą pożyczać, a tracić bez zysku. Ustawicznie się przepraszać i zwadzać. Często przysięgać i przysięgi zdradzać. Na przyjacielskie dąsać się przez progi, przypinać sobie i drugiemu rogi. Gniewy ponosić i nie wieście fochy, czynić sąsiadom z siebie widok płochy. Domu, przyjaciół, dzieci zaniedbywać, czytać błazeństwa lub fraszki pisywać. Płuc niepotrzebnie w dzień i w nocy bruki. Morzyć snem, głodem konie i pajuki. Wieczną koleją wieść wojnę z pokojem. Takim ktoś miłość obmalował strojem. Jako zakonnik wychwalał bezżeństwo, bo woli wiek trawić w swobodniejszej sferze, niż krople miodu może mu łez wetować. Nie przeczy, że zgodne małżeństwo to rozkosz istotna, lecz takich stadeł niewiele. A żaden mędrzec nie wie naprawdę, czy żony dał Bóg dobry, czy w gniewie. Inna myśl Naruszewicza, kto piękną bez cnót wziął oblubienicę, ten dla cudzych wróbli, ten posiał pszenicę. W okresie Sejmu Czteroletniego twórczość pisarska ukierunkowana była na ratowanie ojczyzny. Został biskupem łódzkim i przybył do Janowa Podlaskiego. Obok obowiązków pasterskich prowadził działalność charytatywną, założył fundację dla sierot i starców,
bardzo szanował prostych ludzi. Spotykał się z chłopami podczas prac polowych. Ulubionym miejscem rozważań i kontemplacji była grota w Parku Janowskim, zwana później Grotą Naruszewicza. Wiązał duże nadzieje z przyjęciem Konstytucji 3 maja. W pierwszą rocznicę jej uchwalenia, czyli 3 maja 1792 roku, wygłosił uroczystą mowę po nabożeństwie i akcie wmurowania kamienia węgielnego pod świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, która miała być wotum wdzięczności Bogu za Konstytucję 3 maja. Przewidywał, iż budowa zajmie może nawet 50 lat i większość zgromadzonych pokryją mogiły. Gmach ten będzie przypominał potomnym sławę przodków, szczególnie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przemówienie zakończył modlitwą w intencji wszystkich, którzy będą do tej świątyni przychodzić. Radość tych wydarzeń trwała krótko. Rozbiory Polski i inne wydarzenia sprawiły, iż konsekracja świątyni odbyła się 11 listopada 2016 roku, czyli 225 lat po Konstytucji Majowej. Niepowodzenia ojczyzny bardzo przygnębiły Naruszewicza. Smutek, melancholia obecna jest w twórczości. Opuścił wielki świat, z dala od polityki, zbliżył się do ludu przywykłego do cierpienia. Wiedział doskonale, że lud wieśniaczy nie był winien własnej niedoli. W nim znalazł uczciwość i ludzkie uczucia, których szukał na próżno w wielkim świecie. Okoliczni mieszkańcy z wielkim szacunkiem i powagą odnosili się do swojego duszpasterza. Był wrażliwy na ludzkie potrzeby. Osobiste oszczędności przeznaczał na potrzebujących. W Janowie szyto mundury dla powstańców kościuszkowskich. Kolegiata janowska była również zadbana z osobistych środków biskupa Adama. Kazał się pochować bez wszelkich oznak wystawności, a na grobie umieścić napis po łacinie oznaczający: serce moje i ciało moje spoczywa w nadziei. Zmarł 8 lipca 1796 roku, mając 62 lata, pochowany w podziemiach kolegiaty janowskiej, polski jezuita, biskup, nadworny historyk, poeta, najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia, tłumacz, senator, sekretarz Rady Nieustającej. Został zasłużonym obywatelem Janowa Podlaskiego, patronem miejscowego zespołu szkół, a jak już Państwo wiecie, również patronem roku 2023 w powiecie bialskim. Dziękuję. Adam Naruszewicz. Fircyk. Fircyk. Grzeczny kawaler. Każdy mi powiada. Znam go. Je smacznie. Pije dobrze. Wiele gada. A na czymże ta grzeczność fircyka zależy? Czyże mu dziwnym kształtem fryzura się jeży? Czyże jaki wygwiżdże włoski kancik kusy? Czyże winnymi pachnie cały spirytusy? Na piętach się wykręca, lata jak sparzony, udając arlekina z lisiemi ogony? Czyże rozwaliwszy grondal na kanapie, w przytomności zacniejszych jako wielbłąd sapie? Czy że swą przed zwierciadłem piękność rozpościera? Cukrowe kartki pisze i sam je odbiera?
Czy że się w modne suknie coraz ładniej stroi, gładko gra Mariasza, gładziej karty kradnie, bluzga, co ślina niesie, nie ma w głębie tamy, gorsząc młodzież niewinną i uczciwe damy? Czy że z wielkim rękawem, z buczną miną chodzi, przymawia i przeprasza, łże i ludzi zwodzi. Wszystko bierze na kredyt, a gdy mu dopiecze pan dłużnik, inkognito gdzieś z miasta uciecze? Czy że się sam powozi, lub gdy zima stanie, trzaska biczem misternie, usiadłszy na sanie? A kiedy fircyk grzecznym kawalerem takiem, któż będzie sowizdrzałem, głupcem i prostakiem?